Witam Państwa na kolejnym filmiku, gdzie to przedstawię Państwu kolejną monetę antyczną z naszej 30. aukcji premium, która to odbędzie się już 25 września w hotelu Raffles Europejski. Dzisiaj będzie mowa o pozycji numer 2, czyli o złotym siglosie, potocznie zwanym darejką z czasów króla Dariusza I, ale także jego syna Xerxesa I. VI wiek oczywiście przed naszą erą. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, co wtedy się działo. A mianowicie Persowie najeżdżają na greckie miasta na półwyspie Azja Mniejsza, między innymi Milet, Efes. To są właśnie te tereny. Natomiast sama mennica Sardes, w której wybijane są te darejki, ale także srebrne siglosy, to jest mennica lidyjska. Lidia to też jest część kulturowa Grecji. Natomiast wtedy Persowie to podbijają i co jest ciekawe, właśnie takimi złotymi darejkami Grecy są przekupowani, żeby nie buntować się przeciwko Persom i nie pomagać potencjalnym armiom greckim formującym się właśnie na Półwyspie Azja Mniejsza w tym, żeby było im dużo łatwiej zdobyć kontrolę nad tymi ziemiami. No ale jak wszyscy wiemy, na te ziemię przychodzi Aleksander Wielki. Kampania zaczyna się w roku 334 przekroczeniem Graniku. Dochodzi do kilku znaczących bitew, między innymi nad Granikiem w 334 roku przed naszą erą. Dochodzi do bitwy pod Issos w 333 roku przed naszą erą jesienią. Wtedy Aleksander wkracza do Egiptu i jeszcze raz wraca już na tereny perskie i na terenie dzisiejszego Iraku, w miejscowości, która nazywa się Gaugamela, dochodzi 30 października 331 roku przed naszą erą do bitwy, gdzie to Aleksander ostatecznie zwycięża króla Dariusza III i ta Persja staje się częścią, jakby nie spojrzeć, Imperium Aleksandra Wielkiego, częścią Grecji. I co się wtedy dzieje? Wiemy, że mennictwo Aleksandra na pewno jest bardziej pospolite niż to perskie, chociaż ono też do małych emisji nie należało. Ale takowe darejki, jak ta, która będzie oferowana na aukcji 25 września, od 2,5 tysiąca złotych, one głównie są zabierane z obiegu i Aleksander przetapia je na swoje statery. I ten fakt jest bardzo znany i opisany w historiografii. Także można powiedzieć, że tym razem ta darejka, która zresztą nie jest w złym stanie zachowania, zachowała się do dnia dzisiejszego i będzie można ją już 25 września nabyć. Na pewno ciekawostka, może nie moneta jakaś super rzadka, na pewno w ręce ona wygląda dużo lepiej niż na zdjęciu, które jest prezentowane na stronie, także jak najbardziej polecamy tą pozycję numer 2. I do zobaczenia na aukcji 30 premium.